Cześć, tu Marta, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Mam Wam dzisiaj do pokazania 18 nowych książek, a to oznacza Book Haul. Ostatni Book Haul pojawił się u mnie w takim okresie poświątecznym, ponieważ grudzień to były dla mnie urodziny i święta i wtedy po prostu dostałam sporo książek jako prezenty i właśnie wtedy zrobiłam ostatni Book Haul. Natomiast książki, które Wam tutaj pokażę, to są książki, które gromadziłam przez ostatnie 3 miesiące. Większość z nich zdecydowanie kupiłam sama. Jest też kilka prezentów, także zaraz Wam pokażę tutaj, jakie to są książki. I już nie przedłużając, bo jest tego sporo, zacznę może od dwóch książek, które już na moim kanale widzieliście. I są to dwie książki Rebeki Zolnit, przede wszystkim najnowsza Matka Wszystkich Pytań, którą już czytałam, jak widzicie po znacznikach i o której mówiłam już tyle, że nie będę tutaj poświęcać jej za dużo miejsca. Natomiast mam jeszcze drugą książkę tej autorki i jest to książka Mężczyźni objaśniają mi świat. Ja tę książkę już miałam okazję czytać tak około rok, może półtora roku temu, natomiast nie do końca ją pamiętam. Wydaje mi się, że wtedy po prostu czytałam ją też w e-booku i może dlatego po prostu, że nie miałam szansy sobie podkreślać jakichś fragmentów, to też nie do końca ją pamiętam, dlatego chętnie sobie ją odświeżę. Tak więc właśnie te dwie książki wylądowały na mojej półce. Jednym z takich moich założeń czytelniczych na rok 2021 było czytanie więcej takich książek poszerzających świadomość w najróżniejszych tematach, dlatego właśnie Rebeka Zolnit i feminizm. Natomiast tutaj również mamy książkę Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? Jest to książka, która przedstawia problem rasizmu strukturalnego, czyli o tym, jak wiele jest nierówności między czarnymi a białymi mieszkańcami, tutaj chyba akurat Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że autorka skupia się wyłącznie na Wielkiej Brytanii. No i wydaje mi się, że jest to taka bardzo ważna książka, którą chyba każdy w dzisiejszych czasach powinien przeczytać, szczególnie po takim szerokim, wydaje mi się, niezrozumieniu na świecie, chociaż oczywiście były też głosy poparcia jak najbardziej, natomiast wydaje mi się, że wiele osób mimo wszystko nie zrozumiało ruchu Black Lives Matter i dlaczego on w ogóle jest potrzebny, dlaczego on się odbył w takiej, a nie innej formie. Dlatego właśnie chciałabym tę książkę przeczytać i myślę, że to będzie bardzo wartościowa lektura. Dalej mam tutaj książkę, którą dostałam od Krzysztofa na Dzień Kobiet i jest to książka Sally Rooney, Rozmowy z przyjaciółmi. Jest to nowość na naszym rynku wydawniczym, natomiast chronologicznie Rozmowy z przyjaciółmi to jest pierwsza książka tej autorki. Normalni ludzie wyszli później. Jak pewnie już wiecie z mojego kanału, ja mam taki dosyć ambiwalentny stosunek do normalnych ludzi. Nie do końca czułam tę książkę. Później obejrzałam serial, który całkowicie jakby rzucił nowe światło dla mnie na tę historię. I chciałabym spróbować jeszcze raz z tą autorką, ponieważ chciałabym sprawdzić, czy to, że normalni ludzie nie do końca do mnie trafili, wynika z jakiegoś takiego mojego niezrozumienia stylu autorki, czy po prostu ten styl do mnie nie trafia i tyle. Dlatego daję jeszcze jedną szansę właśnie przy okazji Rozmów z przyjaciółmi. Coś, co obecnie czytam, czyli Poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie. Nie mogę zapamiętać tego tytułu, on jest strasznie długi i strasznie taki skomplikowany. Za każdym razem, jak chcę powiedzieć ten tytuł, to muszę po prostu sobie tutaj zerkać i pomagać. Jeżeli chodzi o tę książkę, to o niej bardzo, bardzo dawno temu mówiła Kat z kanału Kat Vloguje, jeszcze kiedy w Polsce nie było tej książki dostępnej. Ona ją czytała właśnie po angielsku i bardzo chwaliła i już wtedy mnie tą książką zaciekawiła, zresztą nie tylko mnie, jak widzę właśnie po polskiej premierze wiele osób z polecenia Kat właśnie po tą książkę sięgnęło i ja również jestem w gronie tych osób, także zobaczymy. Tak jak mówię, już ją czytam, jestem na stronie 120. Jak na razie jest to takie przyjemne czytadło, natomiast nie jest to nic specjalnego, nie jest to nic, co bym zapamiętała, no ale zobaczymy. Jeszcze cała druga połowa, a właściwie nawet ponad połowa książki przede mną, także jeszcze wiele się tutaj może wydarzyć. Następnie dwie świeżynki wydawnictwa Pauza i mam tutaj najnowszą książkę Marie Aubert, czyli Zabierz mnie do domu. Jest to zbiorek króciutkich opowiadań, tych opowiadań jest tutaj chyba 9 czy jakoś tak, a ta książka ma około 100 stron, także są to naprawdę króciutkie opowiadania, ale są one takie w punkt. To znaczy, ja już tę książkę czytałam, dlatego znowu mogę Wam powiedzieć trochę więcej, chociaż mówiłam też o niej w podsumowaniu lutego, tak więc jest to na moim kanale już. Natomiast tutaj mamy takie historie zwykłych ludzi, którym coś w życiu nie do końca wyszło i te historie są takie prawdziwe, takie, wydaje mi się, że każdy z nas ma gdzieś tam podobne doświadczenia, no oczywiście może niekoniecznie takie same, ale jednak podobne. I są to takie doświadczenia, o których niekoniecznie chcemy mówić, do których wstydzimy się przyznać z różnych względów, bo są właśnie takie niewygodne w jakimś stopniu dla nas. I właśnie o takich rzeczach pisze tutaj Marie Aubert w tej książeczce, w tym zbiorku opowiadań. Jest to na pewno bardzo ciekawe spojrzenie na właściwie nasze życie, bo my się w tych opowiadaniach trochę odbijamy tak jak w lustrze. Natomiast one są za krótkie po prostu i nie da się w nie tak do końca wsiąknąć. Urywają się tak nagle, w takim momencie, gdzie rzeczywiście chciałoby się wiedzieć, co jest dalej. Także ja trochę tutaj nie do końca jestem fanką takiego czegoś, bo kiedy się już wciągnęłam w jakąś historię, albo zaczynałam raczej wciągać, to właśnie ona się tak gwałtownie urywała i autorka zostawiała nam ten dalszy ciąg do takiego własnego dopowiedzenia sobie. A ja chyba jednak, szczególnie niektóre z tych opowiadań, bo nie mówię, że wszystkie, chciałabym poznać je dalej. Także, no, tak podobało mi się, ale jednak chciałabym czegoś więcej po tej zajawce, którą tutaj dostałam, bo chyba tak mogę powiedzieć. I druga nowość wydawnictwa Pauza to coś, co wiedziałam, że kupię zaraz po premierze, ponieważ uwielbiam tę autorkę. A jest to Utonęła Teres Bowman, czyli znowu chronologicznie debiut autorki, natomiast w Polsce ta książka wyszła jako trzecia.
Ale muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobry debiut i gdybym nie wiedziała, że jest to debiut, to w życiu bym tak nie pomyślała, ponieważ językowo ta książka jest tak dobrze napisana. Ona, no fantastyczny język, fantastyczny tutaj, autorka buduje klimat właśnie tym językiem. Tutaj nie mamy jakiejś takiej, wiecie, wartkiej fabuły. Tak naprawdę w tej warstwie fabularnej nie dzieje się aż tak dużo, to znaczy dzieje się, ale nie wprost. To znaczy to wszystko jest takie niedopowiedziane, ale właśnie w tej warstwie językowej dzieje się wszystko. I tutaj mamy przepiękne opisy przyrody, bardzo dużo takich odniesień, na przykład do Ofelii. Dużo jest takich właśnie różnych nawiązań, no i przede wszystkim właśnie ta atmosfera i cała siła tej książki tkwi w tych opisach. Bardzo ważną rolę odgrywa, zresztą w ogóle ta okładka jest świetna, nie jestem pewna, czy to jest polska okładka. Zaraz zobaczymy, bo naprawdę warto tutaj pochwalić projekt okładki. Tomasz Majewski, projekt okładki, także naprawdę wielkie gratulacje, bo ona świetnie pasuje do treści tej książki, świetnie oddaje treść tej książki. Właśnie te zielone tutaj takie rzeczy to może być zarówno woda, jak i wodorosty, które tam się często pojawiają. Także no naprawdę szapoba za całą tą oprawę graficzną i tak jak mówię właśnie siłą tej książki jest język i te opisy. To jest naprawdę coś niesamowitego. Bardzo mi się to podobało. Jest to druga moja ulubiona książka tej autorki. Nadal ta druga jest dla mnie na pierwszym miejscu ze względów takich, że trafiła do mnie gdzieś tam bardziej po prostu na takim bardziej osobistym poziomie. Natomiast to jest naprawdę świetna książka i jak na debiut to rewelacja. Bardzo gorąco Wam polecam. Następnie książka, którą widzieliście już chyba wszędzie, a jest to Niewidzialne życie Adi LaRue, Vicky Schwab. Jest to książka, której ja jeszcze nie czytałam, ale już widzę ją wszędzie, jest strasznie hype'owana, chociaż widzę, zaczęły się pojawiać takie skrajne opinie, to znaczy na początku widziałam same zachwyty, dosłownie same i właśnie dlatego tę książkę kupiłam. Natomiast teraz, jak to często bywa, pojawia się wiele takich negatywnych opinii, że jednak nie jest to aż tak dobra książka. Jestem ciekawa, jak mi się spodoba, również chciałabym ją dosyć szybko przeczytać. Ciekawe jest wydanie tej książki, bo ona ma tutaj takie niezapominajkowe brzegi stron, ale również w środku ma takie wykończenia właśnie niebieskie i też widziałam, że mnie się to bardzo spodobało, jak to zobaczyłam. Uznałam, że to jest coś takiego naprawdę oryginalnego, coś, czego jeszcze nie było. Natomiast zauważyłam, że wielu osobom się to nie podoba i przywodzi im na myśl taką literaturę bardzo dziecięcą, taką niepoważną wręcz. No nie wiem, mi to nie przeszkadza, powiem szczerze. Raczej mi się podoba, raczej jestem na tak, ale właśnie widzę dużo takich głosów, że ludziom się to nie podoba. Natomiast co do samej książki jeszcze się nie wypowiadam, bo tak jak mówię, jeszcze nie miałam okazji jej czytać, ale jestem bardzo ciekawa, jak mi się spodoba, czy podzielę te zachwyty, czy raczej dołączę do grona krytyków Adi LaRue. Kolejna książka to coś, co jest wznowieniem na naszym rynku wydawniczym, a są to listy na wyczerpanym papierze i są to listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. Jest to taki dosyć głośny i burzliwy romans dwójki właśnie tych osób, który miał miejsce gdzieś w latach 60., z tego co pamiętam. Ja tę książkę miałam okazję czytać bardzo dawno temu, gdzieś jak byłam w gimnazjum, czyli to mogło być około 15 lat temu. I ja wtedy byłam zachwycona, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że ja też byłam wtedy nastolatką, więc wiele takich podniosłych słów i podniosłych treści mnie zachwycało. Nie jestem pewna, jak odbiorę tę książkę teraz, ale wydaje mi się, że dalej się zachwycę. Mam taką nadzieję, że dalej będzie mnie zachwycać. Bardzo chciałabym sobie zrobić taki reread tej książki, tych listów w zasadzie, bo myślę, że jest to coś ciekawego i literacko na pewno ma to dużą wartość, chociaż sam romans jest dosyć kontrowersyjny. Nie wiem, czy będę czytać w najbliższym czasie, raczej nie będę też tej książki czytać tak na raz, tylko po prostu gdzieś tam wybiórczo sobie podczytywać, bo ja już po prostu znam tą treść, ja już ją czytałam i chciałabym sobie ją tylko odświeżyć, ale cieszę się, że mam tę książkę na półce, bo ona przez wiele lat nie była w ogóle dostępna u nas na rynku wydawniczym, także bardzo się cieszę, że wydawnictwo Agora postanowiło tę książkę wznowić, bo myślę, że to jest coś, co jednak warto mieć na swojej półce. To też jest książka, która jest wydana w bardzo ciekawy sposób, bo tutaj już mamy taką wklejkę, która wygląda jak taki stary papier listowy, ale też w środku mamy różne takie skany, także to wszystko jest naprawdę wydane w bardzo ładny sposób. Jakieś zdjęcia, rzeczywiście takie zeskanowane listy, także no wygląda to super również graficznie. Ostatnio miałam również taki pomysł, żeby zrobić sobie taki powrót do książek z dzieciństwa, które kiedyś w dzieciństwie na przykład bardzo lubiłam, a teraz już nie pamiętam, które chciałabym sobie odświeżyć. No i właśnie jakoś tak pod wpływem tej myśli kupiłam sobie książkę Tajemniczy ogród, który czytałam jako moją lekturę, nie wiem, w trzeciej klasie, czwartej klasie podstawówki i pamiętam, że bardzo mi się podobał, ale zupełnie tej książki nie pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam inną książkę tej autorki, czyli Małą księżniczkę, ponieważ czytałam ją wielokrotnie, natomiast Tajemniczy ogród czytałam tylko raz. I jak znalazłam to wydanie, to się po prostu zakochałam. No zobaczcie tylko, jak ta książka jest fantastycznie wydana. Tutaj również mamy taką ładną wklejkę. W środku mamy ilustracje, także naprawdę taki piękny różowy grzbiet. Wydanie tej książki jest cudowne, nie mogłam się oprzeć, cieszę się, że mam właśnie w tym. Chciałam sobie kupić inne książki, ponieważ to jest jakaś seria wydawnictwa Wilga, klasyka literatury dziecięcej czy coś takiego. Natomiast wydaje mi się, z tego co widziałam w internecie, że te książki nie będą do siebie pasować grzbietem, bo te inne książki z tej serii są takie, mają jednolite tło i jakieś takie wzorki typu na przykład gwiazdki czy coś tego typu. I po prostu wydaje mi się, że kiedy te książki postawi się obok siebie na półce, to nie będzie widać, że to jest jedna seria. Także jeżeli macie te książki, to dajcie mi koniecznie znać, proszę, jak to wygląda właśnie, jak to się prezentuje na półce. Najlepiej w ogóle jakieś zdjęcie, jeżeli macie taką
możliwość, będę bardzo wdzięczna, bo bardzo mi się podobają te wydania, no ale mam właśnie wątpliwości, czy one rzeczywiście są spójne ze sobą. Kolejne dwie książki to książki z gatunku literatury górskiej, ponieważ w styczniu powróciłam trochę do takich książek, gdzieś tam na nowo ta moja miłość do literatury górskiej odżyła. No i właśnie pytałam się Was na Instagramie, co jeszcze warto przeczytać, jeżeli chodzi o tę literaturę, i bardzo dużo osób poleciło mi książkę Jacka Hugo Badera, a długi film o miłości, Powrót na Broad Peak. Jest to książka właśnie o tragicznej wyprawie na Broad Peak, czyli wyprawie, w której zginął m.in. Maciek Berbeka. Natomiast ja jeszcze tej książki nie czytałam, także jeszcze nie mogę się do niej odnieść, ale bardzo się cieszę, że ją znalazłam i że ją kupiłam, bo ona z tego, co jej szukałam i co widziałam, to w księgarniach nie jest już dostępna, a ja kupiłam ją na OLX-ie w idealnym stanie, naprawdę stan jest idealny, za 10 zł. Także bardzo się cieszę, że jest na mojej półce, mimo że jest już trudno dostępna i jeszcze w takiej dodatkowo cenie. Na pewno będę ją czytać, natomiast nie wiem kiedy. Jak znowu najdzie mnie ochota na literaturę górską, to myślę, że właśnie ta książka będzie pierwsza w kolejce, bo jestem jej bardzo ciekawa, bo naprawdę bardzo ją polecaliście. Druga równie często polecana przez Was książka to książka Topr, żeby inni mogli przeżyć. I jest to historia właśnie ratowników górskich działających w Toprze. I tutaj chyba z tego co wiem, opisane są ich różne akcje ratunkowe. Ja wiedziałam o tej książce, wiedziałam, że ona istnieje, gdzieś tam mi ona często migała przed oczami, natomiast jakoś nie do końca byłam ją zainteresowana, nie wiem czemu, ale jakoś bardziej skupiam się na takich, wiecie, wielkich wyprawach w Himalaje, w Karakorum, a pomijam gdzieś te nasze Tatry, mimo że osobiście Tatry bardzo lubię i często w nich jestem. No ale właśnie polecaliście mi tą książkę, także stwierdziłam, że rzeczywiście no, warto przeczytać coś z naszego polskiego podwórka i myślę, że to naprawdę będą wspaniałe historie, wspaniałych, dzielnych ludzi, także bardzo się cieszę, że mam tą książkę na swojej półce i również nie mogę się doczekać jej przeczytania. Zima Ali Smith to oczywiście książka, której nie mogło zabraknąć na mojej półce po tym, jak zachwyciłam się jesienią. Już niedługo wychodzi wiosna, także muszę się tutaj pospieszać z czytaniem właśnie zimy, żeby kupić sobie wiosnę i być na bieżąco w tym cyklu pory roku. Jeżeli chodzi o zimę, to planuję ją zacząć czytać tuż po tym, jak skończę książkę, którą czytam obecnie, czyli Poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie. Chyba taki jest ten tytuł, chyba mi się udało. Tak więc zima jest następna w kolejce, na pewno będę ją czytać jeszcze w marcu. Bardzo jestem ciekawa, bo o ile o jesieni słyszałam same zachwyty, tak co do zimy widzę, że ludzie mają już podzielone opinie, że nie jest to aż tak dobra książka jak jesień. Jestem bardzo ciekawa, jak ja ją odbiorę. Na pewno będę czytać, na pewno nie zrezygnuję z tej lektury, bo jestem bardzo ciekawa całego tego cyklu, jeżeli chodzi o Ali Smith, także już niebawem na pewno się za nią zabiorę. Kolejna książka to Rebeka, Daphne du Maurier. Jest to książka, za którą ja chodziłam już od bardzo dawna. Chciałam ją kupić już od bardzo dawna, ale chciałam to pierwsze takie wydanie z czarną okładką i tam chyba pomarańczowym napisem, które było już niedostępne. Później wyszła ta okładka filmowa, która nie za bardzo mi się podobała, więc się wstrzymałam. Obejrzałam ostatecznie film na Netflixie, więc znam już tę historię, ale i tak jestem bardzo ciekawa tej książki. Jestem bardzo ciekawa, jak ta historia wygląda na papierze, także bardzo chętnie tę książkę przeczytam. No i jak zobaczyłam to wydanie, to jest chyba wydawnictwo Albatros, tak, Albatros, w tej pięknej serii butikowej, no to się po prostu zakochałam i wiedziałam, że to jest właśnie to wydanie Rebeki, które ja chcę mieć na swojej półce. Także bardzo się cieszę, że je mam. Nie wiem, kiedy będę czytać, ale szczerze mówiąc, ostatnio mam ochotę na klasyczne książki. Zaraz Wam pokażę dlaczego, przejdziemy do tego przy kolejnych książkach. Tak więc cieszę się, że Rebeka jest na mojej półce, w dodatku właśnie w tym wydaniu, naprawdę ono jest cudowne. Zachwycam się nim odkąd go kupiłam, a kupiłam całkiem niedawno, bo dosłownie parę dni temu. Także no po prostu bardzo się cieszę i mam nadzieję, że niebawem uda mi się tą książkę przeczytać, bo jestem naprawdę ciekawa tej historii w takiej formie właśnie papierowej, pierwowzoru, a nie tylko na ekranie, bo film trochę mi się dłużył, szczerze mówiąc. W sensie uważam, że był niezły, ale miał trochę dłużej, natomiast książki jestem bardzo ciekawa. Przechodzimy już powoli do końca tego book haulu, bo mam tutaj jeszcze 4 książki do pokazania i to będzie również odpowiedź na to, co powiedziałam przed chwilą, to znaczy dlaczego mam w tym momencie ochotę na klasykę. Ano dlatego, że kupiłam sobie książki z tej pięknej serii Świata Książki, z tej ekskluzywnej edycji limitowanej, chyba tak się ta seria nazywa. I mam tutaj Dumę i Uprzedzenie Jane Austen, z którą mam dosyć burzliwą historię, ponieważ ja do Dumy i Uprzedzenia miałam naprawdę kilka podejść co najmniej i jakoś nie mogłam przez to przebrnąć. Ja w ogóle nie jestem fanką Jane Austen, zawsze byłam w tym teamie sióstr Bronte, które uwielbiam. Natomiast Jane Austen jakoś do mnie nigdy nie przemawiała. W całości udało mi się przeczytać kiedyś na studiach jedynie Rozważną i Romantyczną, ale wkurzało mnie trochę to, że ja nie znam tej historii. To znaczy, wiecie, oczywiście wiem, że jestem pan Darcy, no bo to jest bardzo znana postać, ale nie do końca wiedziałam, o co chodzi. I jakiś czas temu włączyłam sobie film na Netflixie i obejrzałam Dumę i Uprzedzenie na Netflixie. I ta historia naprawdę mi się spodobała i jestem tak zaciekawiona, że bardzo chętnie teraz sięgnęłabym po książkę i myślę, że kiedy w końcu po nią sięgnę, to będzie to wreszcie udana próba. Tak więc zdecydowałam się właśnie na Dumę i Uprzedzenie Jane Austen. Inna sprawa też, że nie mieliśmy tak naprawdę dobrych wydań Jane Austen, poza właśnie tą serią poprzednią Świata Książki
tego angielskiego ogrodu, która też już od dawna jest niedostępna, to brakowało takiego ładnego wydania, które będzie miało dobry skład w środku, dobre tłumaczenie. No miejmy nadzieję, że właśnie to takie jest. Także bardzo się cieszę i to będzie, jak skończę dwa grubaski, które czytam obecnie, czyli Tajemną historię i Przeminęło z wiatrem, to myślę, że kolejna taka cięższa książka, za którą się zabiorę, to będzie właśnie Duma i uprzedzenie. Kupiłam również Rozważną i romantyczną, o której przed chwilą wspomniałam, Wichrowe wzgórza, które bardzo chciałabym sobie odświeżyć, bo za dobrze, szczerze mówiąc, tej książki nie pamiętam, oraz jedną z moich ukochanych książek wszechczasów, czyli Dziwne losy Jane Eyre. Ja wszystkie te książki Sióstr Bronte, czyli w zasadzie dwie, obie te książki, powinnam powiedzieć, mam w innych wydaniach z wydawnictwa MG, ale bardzo się cieszę, wiecie, wydań ulubionych książek nigdy za wiele, a te wydania są naprawdę cudowne, także bardzo się cieszę, że je również mam. No i kiedy będę sobie robić reread tych książek, a bardzo chciałabym to zrobić, to na pewno będę czytać w tych wydaniach. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten book haul. Dajcie koniecznie znać, które z tych książek mieliście już okazję czytać, które Wam się bardzo podobały, które może niekoniecznie i które byście odradzali. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, a na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!